Witam, dzisiaj przedstawię Wam 10 ciekawostek o Sakumo Hatake. Zapraszam. Imię Sakumo jest najpewniej zapożyczeniem słowa Sakumotsu, które oznacza produkt rolny lub plony. Ma to o tyle dużo sensu, że nazwisko Hatake oznacza pole. Ma kilka podobieństw do Minato. Obydwaj zakończyli swój żywot dość wcześnie, obydwaj mieli synów, którzy zostali Hokage, również byli znani na całym świecie, a także mogli porozmawiać ze swoimi synami po śmierci. Urodził się 3 września, a jego grupa krwi to 0. Miał 181 cm wzrostu i ważył 66 kg. On i jego syn są jedynymi znanymi członkami klanu Hatake, a także są do siebie tak podobni, że Chiyo błędnie myślała, że Kakashi to Sakumo. Gdy Kakashi znalazł swojego ojca martwego, możemy zobaczyć na podłodze powiększony symbol ich klanu. Był on posiadaczem białego świetlanego miecza czakry, który tworzył białe smugi czakry, gdy był aktywowany i również stąd też zyskał swój przydomek, Biały Kieł Konohy. Później dzierżył go jego syn. To właśnie on zabił rodziców Sasoriego, co było jednym z powodów, dlaczego został on mistrzem marionetek. Niejako przewidział, że Gai może pewnego dnia stać się silniejszy niż jego syn. Gai, otwierając 8 bramę, w zasadzie to potwierdził. Można powiedzieć, że żył w nieodpowiednich czasach, ponieważ gdy porzucił misję na rzecz kolegów z drużyny, spotkało się to z wielką niechęcią ze strony Kraju Ognia, natomiast lata później zostałoby to uznane za coś dobrego, tak jak to robił Naruto. Co ciekawe, był on za życia nawet bardziej znany niż legendarni Sanini, a my nadal nie wiemy o nim praktycznie nic. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!